Kamiszu, proszę powiedzieć, do jakiego celu będą wykorzystywane pomieszczenia, które mieliśmy okazję oglądać w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie? Będą to bez wątpienia pomieszczenia, które będą służyły naszym dzieciom, młodzieży i osobom starszym według potrzeb oczywiście i w ramach funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Pomieszczenia są potrzebne, bo na dzień dzisiejszy zajęcia odbywają się jeszcze na korytarzach z wykorzystaniem wszystkich możliwości, a tych możliwości jest ciągle za mało. Dlatego też tak istotnym było to, żeby nie czekać w tej chwili na pełne fundusze, jakie będziemy mogli pozyskać na budowę basenu przyszkolnego, natomiast to, co jest w zasięgu, co jest możliwe w ramach rozpoczętych wcześniej budów, w ramach obiektu stojącego, przygotować dla młodzieży, żeby jak najszybciej ten obiekt mógł im służyć. A czy możemy powiedzieć, że to jest pierwszy etap do powstania basenu przyszkolnego? No jest to na pewno etap, nieduży, etapik bardziej. I jest on realizowany już w ramach projektu budowy basenu. Tak jak wspomniałem, ubiegamy się, staramy, poszukujemy możliwości dużego dofinansowania tej budowy, bo tylko wtedy ona jest realna w szybkim przeprowadzeniu. Natomiast nie czekając bezczynnie na ten czas, to co jest wybudowane, chcę, żeby jak najszybciej służyło. Służyło dzieciom, młodzieży, naszym mieszkańcom. I to są pomieszczenia w budynku już stojącym. Dzisiaj mamy przykład pierwszych pomieszczeń z tego budynku, które są udostępniane już do użytku.